Drodzy Państwo, mamy teraz połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie. No i chciałem ten telefon wykonać i rozmowę tutaj z panem przeprowadzić dla naszych słuchaczy tuż po ogłoszeniu pierwszych jeszcze cząstkowych wyników z 90% obwodów. Otóż to, o tym mówimy w naszych wiadomościach. Platforma Obywatelska zdobyła do tej pory 38,9%, PiS 30,03%, Ruch Palikota 9,94%, PSL 8,55%. Tak na razie są te wyniki. Frekwencja do tej pory, według naszej informacji, wyniosła 48,63%. Moje pytanie pierwsze, panie profesorze, i to pewnie większość sobie zadaje z tych, którzy wczoraj poszli spać, nie siedzieli długo w nocy, nie oglądali różnych programów. W jakiej Polsce żeśmy się obudzili? W jakiej Polsce jesteśmy teraz? No, zwolennicy Platformy piszą w internecie, że normalność Polski została ocalona. Ja sądzę, że patrząc przez okno z lewo i w prawo, Polska się nie różni, natomiast w chwili obecnej jako główne zagrożenie widzę skłonność obozu niepodległościowego do defetyzmu. Muszę tutaj powiedzieć, że komentuję w podwójnej roli. Z jednej strony jestem badaczem, socjologiem, który obserwuje pewne procesy i z dystansem stara się patrzeć na wszystkie środowiska, na wszystkie grupy społeczne, a z drugiej strony czuję się częścią obozu niepodległościowego, to znaczy jestem zwolennikiem tej wizji Polski, która zakłada, że nie mamy się rozpuszczać w Europie, nie mamy ulegać globalizacji, mamy się na nowo reorganizować, żeby chronić swojej tożsamości. I jako pierwsze zagrożenie, które mi się nasuwa, to jest właśnie skłonność do ulegania pesymistycznym nastrojom przez wiele osób, które same widzą siebie jako patriotów, czasami jako prawicowców, jako katolików. To może zaskakujące, ale że w obozie ludzi wiary ta wiara często okazuje się być płytka. Tak jakby zapominali, że naród ma w pewnym sensie 1000 lat i mamy duże rezerwy kulturowe, z których można czerpać. Jakby zapominali, że nasza tkanka społeczna, mimo że pod wieloma względami wątła, może być dalej dotleniana i wykorzystywana jako zasób, na bazie którego można chronić te wartości, które są dla nas kluczowe. No właśnie. A teraz, no, pytając się o te wartości, no widzimy, że tutaj pewna odpowiedź jest bardzo niepokojąca, bo chyba nie było do tej pory aż tak mocnego, powiedzmy, poparcia dla ugrupowania, które jasno mówi o tym, że Kościół katolicki właśnie należy oddzielić od państwa, od narodu, od, no i tak dalej, wiemy, o co chodzi. A wiemy, że też, no, pan profesor również uczestniczył w wielu spotkaniach, a propos spotkań przy okazji książki Pociąg do Polski, i wybory, można powiedzieć, zakończone, ale pytania w wielkiej części Polaków nadal pozostają pytaniami otwartymi, chociażby od tego pytania, jak żyć, jak widzieć swoją przyszłość. Ja jak pan myślę, to ocenia? Że po pierwsze trzeba jakby na pewien czas zawiesić swoje sympatie, lęki i nadzieje i wczytać się z pokorą w te wyniki. Bo te wyniki to jest sytuacja, w której rzeczywistość społeczna dała swój głos. Jakby Polska odsłoniła swoje obecne, być może tymczasowe, ale obecne i rzeczywiste oblicze. I teraz, jakie to jest oblicze? Jeśli zaczniemy od sukcesu ruchu Janusza Palikota, to tutaj nasuwają się trzy obserwacje. Pierwsza dobra wiadomość, że Palikot odsyła, jak się wydaje, jest na to poważna szansa, w przeszłość środowiska postkomunistyczne. Nie należy się niepokoić tym, że jego poglądy są może nawet jeszcze bardziej lewicowe czy lewackie niż postkomunistów,
bo z socjologicznego punktu widzenia rzecz nie sprowadza się tylko do poglądów, tylko do sieci powiązań. Z Palikotem idą ludzie w jakimś sensie nowi, to znaczy, że stare, okrzepłe sieci powiązań postkomunistyczne, gospodarcze, administracyjne, agenturalne będą osłabione. I to jest dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość to jest taka, że jak się wydaje, i myślę, że tą intuicję, którą teraz wypowiem, pogłębione badania socjologiczne by potwierdziły, spora część osób, które głosowały na Palikota, to nie dlatego, że popierają jego antykościelne podejście, tylko to jest reakcja podobna do zwolenników Stana Tymińskiego w wyborach prezydenckich 90 roku i potem zwolenników Le Pera. To jest wyraz nieufności wobec klasy politycznej w ogóle. Jednym z sukcesów propagandy ostatnich lat było przekonanie części wyborców, że Platforma i PiS, że Tusk i Kaczyński są siebie warci. Jakby, że to są politycy i nie są godni zaufania. Oni, jak powiedział ktoś w rozmowie ze mną 2 dni temu, byli już przy rządzie i to jest danie szansy Palikotowi. Ale oczywiście jest jeszcze trzeci wymiar tego sukcesu, polegający na tym, że do jakiej części społeczeństwa, do sporej części młodych ludzi, być może do jednej czwartej tego młodego pokolenia, trafia ostrze antyklerykalne, liberalno-lewacko, czy nawet libertariańskie, czy anarchistyczne. I tu jest pewna przestrzeń zagrożenia. Ale gdybyśmy chcieli teraz jeszcze odczytać te wyniki wyborów w innych obszarach, otóż głosy na Platformę i na PSL trzeba czytać jako głosy ludzi w pewnym sensie zaspokojonych. Ludzi, którzy akceptują bieg spraw społecznych. O ile na PiS głosowali zaniepokojeni i w pewnym sensie na Palikota też głosowali zaniepokojeni, to na Platformę i na PSL głosują w jakimś sensie zaspokojeni. Ludzie, którym tak bardzo nie przeszkadzają te niesprawne pociągi, rozkopane drogi, niesprawna administracja, niesprawne sądownictwo. Ludzie, którzy z PRL-u wynieśli niski poziom oczekiwań wobec swojego państwa i w tym sensie Platforma ich nie rozczarowała. Ja myślę, że nasza strona, obóz niepodległościowy, nie powinien nie tylko unikać defetyzmu, ale także unikać łatwego alibi. W czasie moich spotkań, gdy jeździłem z książką Pociąg do Polski, pojawiało się takie alibi, że jesteśmy słabi, ponieważ mamy przeciw sobie media i tajne służby. Otóż nazbyt często to jest jedynie wymówka dla naszej małej aktywności organizacyjnej, dla naszych małych umiejętności samokontroli. Ja bym wolał na to spojrzeć, powiedzieć tak, jak powiedział jeden z komentatorów, bodaj czy nie profesor Antoni Dudek, że gdyby nie to, że spora część społeczeństwa jest zadowolona z tego, co im daje życie, to poparcie mediów i biznesu dla Platformy nie dałoby tak dobrego wyniku tego ugrupowania. Innymi słowy, nie wystarczy, że przeważająca część mediów i tak zwanych elit jest po stronie Platformy. Platformie udało się nie tylko na poziomie wizerunkowym jakby tworzyć taki kształt społecznego świata, który wpasowuje się w oczekiwania znacznej części społeczeństwa.
Tak. Ja, panie profesorze, powrócę też już kończąc tą wypowiedź, bo to są tylko takie no, pierwsze próby oceny tego, co się wydarzyło wczoraj, jeśli chodzi o wybory w naszej ojczyźnie. Ta właśnie zachęta, jak pan mówi, nazywa to pięknie obóz niepodległościowy, żeby nadal powrócił, czy kontynuował tą pracę u podstaw, prawda? Pracę tą organiczną, ja która... Po pierwsze, musimy dotleniać tkankę społeczną, bo mam wrażenie, że gdybyśmy spróbowali porównać jakby siłę towarzyskości różnych środowisk, czyli siłę kontaktów społecznych, nieformalnych spotkań, więzi, oddziaływań, to nasz obóz niepodległościowy ma tutaj wiele do nauczenia, prawda? Czyli dobrze po pierwsze odrobić... musimy dotleniać tkankę społeczną. Po drugie, musimy udomowić politykę, żebyśmy nie bali się z przedstawicielami innych wizji Polski, czy nawet wizji niezgodnych zupełnie z interesem Polski, rozmawiać i ich przekonywać. Bo nawet gdyby nastąpił jakiś wstrząs gospodarczy, który oddałby władzę PiS-owi i otworzył szansę głębokich, prawdziwych reform, to bez przekonywania tych, którzy nie widzą patologii rządów ostatnich lat, takie reformy się nie powiodą. Czyli jest nad czym się zastanowić, wnioski wyciągnąć. Tu myślę o tych wszystkich, którzy są, no, kierują ugrupowaniami politycznymi, a my no, obserwujemy nadal, patrzymy, bo przecież życie dalej się toczy. No, Polska nie tylko istnieje. Obserwujemy, powinniśmy o wiele głębiej i inteligentniej rozmawiać o polityce ze sobą, ze swoimi sąsiadami, ze swoimi rodzinami, zastanawiać się, czytać z pokorą te wyniki. Rzeczywistość dała głos. W sytuacji, gdy Bogdan, jak rozumiem z wstępnych wyników, Bogdan Klich, były minister obrony, odpowiedzialny za bałagan, za karygodny, zbrodniczy bałagan w Ministerstwie Obrony Narodowej, zostaje ponownie wybrany senatorem, to pokazuje, jakie zamieszanie w głowach mają ludzie w pewnych częściach kraju. I to jest właśnie ten obszar ludzkich wrażeń, ludzkiej myśli, nad którym musimy pracować. W pokorze pracować, rozmawiać, przekonywać, poznawać ich sposoby myślenia. Zastanawiać się, czego ci ludzie nie wiedzą, czego nie rozumieją, albo czego my nie rozumiemy, że człowiek współodpowiedzialny za takie nieszczęście, za bałagan, za korupcję w wojsku, dostaje ponownie mandat wyborczy. Człowiek, którego jest nieliczny całego zestawu ministrów Tuska odwołany przez niego, a wyborcy dają mu taki mandat zaufania. Jak tego nie zrozumiemy, to nie zrozumiemy współczesnej Polski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz, za właściwie szeroką rozmowę na ten temat. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówił pan profesor Andrzej Zybertowicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dziękujemy za rozmowę.